Siostry i bracia, zwróćmy naszą uwagę na Ewangelię, którą przed chwilą słyszeliśmy. Bardzo piękna, która może nam pomóc w naszym dalszym funkcjonowaniu w życiu. Zwróćmy uwagę na cud, który dokonał się za zastępstwem Jezusa. On jest centralną postacią nie tylko dzisiejszej wyrykowej, ale całego Nowego Testamentu. To dzięki niemu cud dokonał się. Jezus jest centrum. Dzięki niemu ta łaska. Na jego bliskości z Ojcem skorzystały tysiące. Ale warto także zwrócić uwagę na jeden jeszcze inny wątek, być może dla wielu niezauważany. A mianowicie warto zauważyć, że cud dokonał się, ponieważ swój wkład w ten cud miał pewien chłopiec. Ewangelista Łukasz nie mówi, że to jest chłopiec. Wspomina tylko o tym, że pięć chlebów i dwie ryby się znalazło. Ale na innym miejscu czytamy, że tym kimś, kto miał pięć chlebów i dwie ryby, był pewien mały chłopiec. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie stworzył z niczego chleba i ryby, ale Jezus rozmnożył to, co było. I te pięć chlebów i dwie ryby, które miał ten wspomniany chłopiec, Jezus wykorzystał. On wykorzystał materię, która już była. Warto w tym momencie zastanowić się, jakie przesłanie z tego faktu dzisiejsze Ewangelie niesie dla nas. Otóż każdy z nas dysponuje jakąś materią. Każdy z nas po prostu dysponuje jakimiś zasobami. Taką materią jest czas. Każdy go ma. Mamy tyle samo minut, tyle samo godzin. Każdy z nas posiada, dysponuje materią czasu. I ten czas mógłby komuś bądź czemuś ofiarować. Taką materią jest wiedza. Każdy z nas co niecoś o życiu wie. Jednym jest więcej i z jego wiedzy mogę skorzystać. Inni może troszkę wie, mogą się uczyć, mogą wiedzę pomnażać. Każdy z nas jednak posiada materię wiedzy. Taką materią są pieniądze, które mamy, które zarabiamy, które możemy bardzo roztropnie i mądrze zainwestować. Taką materią są zdolności, są talenty, które każdy z nas ma, bo każdy ma mniej czy więcej talentów. I zawsze te talenty mogę pomnożyć, zawsze mogę je roztropnie wykorzystać ku dobru swojemu, ku dobru wspólnemu. Zauważmy, siostry i bracia, zawsze coś mam, zawsze czymś dysponuję, nawet czymś niewielkim, w oczach ludzkich śmiesznie mało, jak pięć chlebów i dwie ryby na 5000 głodnych mężczyzn. Zawsze coś mam. Siostro, bracie, warto, żebyś dzisiaj zapamiętał to przesłanie. Zawsze coś masz. Jakieś talenty, zdolności, czas, pieniądze, wiedzę, fachę, zawsze coś masz. Jednak musisz pamiętać, że bez łaski z góry nic tego nie będzie. Bez Pana Boga nic wielkiego się nie dokona. Może dlatego trudzę się, ale bez owoców. Może dlatego walczę, ale bez sukcesu. Bo nie zaprosiłem do swojego życia, do mojego trudu, cierpienia, orzeczeń, właśnie Pana Boga. Wyobraźmy sobie dzisiejsze Ewangelię, ale bez Jezusa. Mamy 12 apostołów, którzy rozprawiają dywan z tłumem. Podążają gdzieś
w jakimś kierunku. I tak z tym zajęliśmy rozmową, że nie zwrócili uwagi na to, że minęła pora, żeby coś zjeść. I nagle ktoś z tłumu zwraca na to uwagę. Może byśmy też coś zjedli. Rozglądają się dookoła niepewni, co to na pustkowie może zjeść. I nagle podchodzi mały chłopiec i mówi, ja mam 5 chlebów i 2 ryby. I ci faceci patrzą na to 5 chlebów i 2 ryby i patrzą na nieprzebrany tłum. I nie wiadomo, śmiać się czy płakać. Jeśli śmiech, to pusty. Jeśli łzy, to łzy rozpusty. Bo jest to tak śmiesznie mało dla 5000 głodnych mężczyzn. Siostry, bracie, trudzisz się, męczysz, walczysz, pracujesz, zarabiasz. I często czynisz to bez Jezusa. Śmiać się czy płakać. Może dlatego po tylu latach pracy nic nie masz. Może dlatego po tylu latach spędzonych razem z małżonkiem, z małżonką, czujesz, że to tak naprawdę obcy człowiek. Może dlatego po tylu latach wędrowania masz wrażenie, że w ogóle nie ruszyłeś z miejsca. Bo zapomniałeś o Jezusie. Bo zapomniałeś zabrać do swojego życia najważniejszą osobę. To troszkę tak, jak za kilkanaście minut wyruszylibyśmy w procesję, a w demonstracji nie byłoby Jezusa. Co pomyśleliby sobie ludzie, którzy by nas widzieli? Głupcy. Głupcy. Czy nie jestem takim bezmyślnym głupcem, idącym przez życie, trudzącym się, męczącym bez Jezusa? Pan Bóg, siostry, bracia, nie oczekuje od nas karkołownych gestów. Wystarczy skromne 5 chlebów i 2 ryby, ale ofiarowane z czystego serca, szczerze. Tak jak szczerze swoje 5 chlebów i 2 ryby ofiarował ten chłopiec. Zobaczcie, można by naprawdę w tym miejscu kłócić się w głowę. Chłopcze, zobacz, to jest 5000 głodnych facetów. A ty nam przyniosłeś 5 chlebów i 2 ryby. Śmiesznie mało. Ale to był jego bezinteresowny, śmieszny mały gest, którym Jezus nie zgardził, ale go wykorzystał. To była materia, którą Jezus wykorzystał. Siostro, bracie, każdy z nas coś posiada. Każdy z nas coś ma. I być może zastanawiamy się, że jest to tak śmiesznie mało. Być może mam mało wiedzy, być może mało zdolności, być może mało pieniędzy, być może niezbyt mogę się pochwalić swoim CV, być może mam śmiesznie mało, ale to jest nieważne. Ważne jest, co ja z tym zrobię dalej. Czy ofiaruję to Jezusowi, czy też będę trzymał dla siebie. To śmiesznie mało i nic z tego tak naprawdę nie będę miał. Pierwsze przesłanie dzisiaj dla nas to jest myśl to. Być może masz śmiesznie mało, ale masz. Ofiaruj to Jezusowi. Ofiaruj swój trud, swoje cierpienie. Ofiaruj swoje pieniądze, swój czas, swoją rodzinę, swój fach w ręku. Ofiaruj swoją pracę. Zobaczysz, że Pan Bóg będzie tym niesamowicie gospodarował. Zobaczysz. Przychodzimy się zrywać na Eucharystię i tak naprawdę o siebie dajemy niewiele. Kawałek chleba na patelni i trochę wina w kielichu. A Pan Bóg przemienia to i staje się cud. Spektakularny cud. Nakarmiony są rzesze. Ale ktoś w tym momencie może powiedzieć, księdza, nie tak szybko. Chleb, wino, ciało Pańskie, krew Pańska. To jest ciężkie do pojęcia, trudne do zrozumienia. Nie jest to wcale takie proste. Owszem, nie jest to proste. Ale znów zwróćmy uwagę na inny, bardzo ciekawy szkopuł. Mianowicie ciekawe jest to,
że większość z nas korzysta z różnych przedmiotów, gadżetów, których tak naprawdę nie potrafi zrozumieć. Bo na przykład, kto z nas nie miał w rękach laptopa, komórki? Kto z nas nie siedział nigdy przed komputerem i czegoś tam nie robił? Nie pisał, nie oglądał, nie czytał. Większość z nas korzysta z komputera. Pytanie, kto wie, jak zbudowany jest proces komputera? Czy ktoś z was potrafi rozłożyć i złożyć komputer? Być może znajdą się tacy. Jest ktoś, kto nad tym pomyślał. Jest ktoś, kto to złożył. Ale ile osób z nas potrafi to zrobić? Kto z nas potrafi wyjaśnić, jak zbudowany jest proces? Jak to w środku tam wszystko działa? Korzystamy z myszki. Wiemy, gdzie jest łącznik, wyłącznik, to ten sam guzik dla łatwienia. Ale co tam się dzieje w środku? Zobaczcie, ten brak wiedzy nie przeszkadza nam, żeby używać komputera. Ile osób z nas samochód ma tylko dojeżdżenie? A co jest pod maską? To jest tajemnica. Ile kobiet, gdy zepsuł się samochód, tak naprawdę rączki, co zrobić? Ba, przebiliśmy oponę, już nie wiemy, co zrobić. Ale to nam nie przeszkadza, żeby samochodem jeździć. Pływamy samolotami. Kto z nas wie, jak ten samolot funkcjonuje? Co tam jest pod dachą? Kto z nas wie? Zobaczcie, czy jesteśmy nieliczni. W ciągu dnia korzystamy z mnóstwa gadżetów, których tak naprawdę nie potrafimy zrozumieć. Używam komórki. Te dzieci używają komórki. A to w ogóle tajemnica, co tam w środku jest. Ale używamy. Włączają, robią zdjęcia, wysyłają SMS-y. Ale kto z nas potrafi rozłożyć i złożyć komórkę? Czy nie jesteśmy nieluniczni, gdy przychodzimy do kościoła i mówimy: księdza, ja tego nie rozumiem, występuję, odchodzę. Księdza, bajka dla dzieci, ja tego nie rozumiem, nie będę w kościele taki. Czy nie jesteśmy wtedy nieluniczni, niekonsekwentni? W ciągu dnia używamy tylu rzeczy, których nie rozumiemy. A przychodzimy do gościa i mówimy: księdza, to jest trudne, trudne święta, to jest ciężki temat, Eucharystia to jest ciężki. Możemy zrobić taki mały test. Dzisiaj używamy tylko to, co potrafimy sami rozłożyć i złożyć. Nikt nie wyobraża sobie życia bez tego. A jak często krytykujemy Kościół, bo nie rozumiemy, dlaczego Kościół zabrania in vitro? Dlaczego zabrania aborcji, eutanazji? Dlaczego sprzeciwia się związkom homoseksualnym? Nie rozumiemy, krytykujemy i rzucamy niemalże kamieniami. A ile jest rzeczy, których używamy, nie rozumiejąc? Siostry, bracia, druga ważna myśl dzisiejszego kazania. Kościół nie wzywa nas do pewności. Kościół nie wzywa nas do wiedzy. Kościół wzywa nas do wiary. Kościół wzywa nas do tego, byśmy używali, nie rozumiejąc. W czasie Eucharystii każdy kapłan mówi: bierzcie i jedzcie. On nie mówi: bierzcie i rozumiejcie. Albo: niech podejdzie do komunii ten, kto ma pewność.